porcie jachtowym w Kątach Rybackich miało miejsce spotkanie przedstawicieli Urzędu Morskiego z udziałem ministra Smolińskiego, władz samorządowych i mieszkańców w ramach realizowanego programu Telewizji Polskiej Polska Regionów. W spotkaniu udział wzięli wiceminister infrastruktury Kazimierz Smoliński, przedstawiciele samorządów i powiatu nowodworskiego, starosta nowodworski Zbigniew Ptak oraz wójt gminy Sztutowo Jakub Farinadę, burmistrz Krzysztof Swat oraz prezydent Elbląga Witold Wróblewski. Omawiano kwestie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną między Zalewem a Zatoką Gdańską, mającego powstać w miejscowości Nowy Świat między Skowronkami a Przebrnem w gminie Sztutowo. Od wielu lat ta inwestycja, właściwie od 30 lat, a można powiedzieć od czasów króla Batorego, tak już była o tym mowa, ostatnio wzbudza dużo kontrowersji. Myślę, że te przeciwników jest coraz mniej. Myślę, że wszyscy widzą, że to może być tylko i wyłącznie korzyść dla całego regionu i dla części województwa pomorskiego i dla części województwa warmińsko-mazurskiego, szczególnie chodzi o Elbląg i te okolice. Oczywiście powiat nowodworski, gmina tutaj Sztutowo, no to jestem przekonany, że nazwa miejsca jest tutaj symboliczna, tak? To rzeczywiście może być szansa na taki nowy świat w przyszłości dla tego regionu i to rozwój turystyki, gospodarki. Zarówno gminy, jak i powiat powinny na tym skorzystać. Tak? I sama budowa przyciągnie tutaj odpowiednią ilość miejsc pracy, ale później także funkcjonowanie kanału, tak, łącznie, bo to jest, nie jest to przekop, jakiś rów, tak, to jest kanał żeglowny, gdzie jest śluza, infrastruktura musi być, tak, powstaną drogi wzdłuż, będą mogły powstawać różnego rodzaju inwestycje, które niewątpliwie przyciągną inwestorów i stworzą nowe miejsca pracy. I to mieszkańcy powinni jak najbardziej wspierać tę inwestycję, szansa na rozwój turystyki. Zalew jest pięknym terenem, do których w tej chwili jest duże ograniczenia, tak? Z punktu widzenia państwa polskiego to jest też kwestia bezpieczeństwa, tak? No, nie możemy dopuścić, aby w XXI wieku państwo nie miało swobodnego dostępu do części swojego terytorium, a w tej chwili tak jest, tak? No, Cieśnina Pilawska jest z dużymi ograniczeniami, 46 rok, podpisane porozumienie jeszcze wówczas ze Związkiem Radzieckim, no to są duże ograniczenia i nie możemy do tego dopuścić, dlatego musimy mieć swobodny dostęp. To jest jedna rzecz, kwestia bezpieczeństwa, a druga, no to oczywiście te gospodarcze względy. Jestem przekonany, że te korzyści będą. Postaramy się, aby ze strony państwa było państwa polskiego, tak, jak największe zaangażowanie, żebyśmy mogli pomóc i, że tak powiem, no, przekonać mieszkańców do tego, że będą same korzyści. Tutaj dużego jakby zakresu decyzyjności my jako powiat nie mamy, ponieważ inwestycja przede wszystkim jest w celach obronnych, z tego co mi jest wiadomo, a jednocześnie w celu ożywienia żeglugi na Zalewie Wiślanym i dostępu do portu w Elblągu. Inwestycja wniesie określone ożywienie, bo powstaną różnego rodzaju inwestycje towarzyszące w otoczeniu, pewnie i też nastąpi jakaś być może sieć hoteli, do tego oczywiście wokół śluzy samej też nastąpią różnego rodzaju rozwiązania żeglugowe. To też spowoduje swego rodzaju, no, atrakcyjność turystyczną i atrakcyjność inwestycyjną. Natomiast to, co nas dotyczy i co jest naszą szczególną troską, to jest aktualnie problem z dostępnością do samej inwestycji w trakcie jej realizacji, a mianowicie którędy będą wożone materiały, a z naszej wiedzy i z naszego aktualnego stanu te materiały mogą być wożone drogą powiatową między Stróżą a Mikoszewem, ponieważ tam jest pełnowartościowy most 60-tonowy, natomiast nie mogą być wożone przez drogę wojewódzką 502 przez Rybinę, gdzie występują dwa mosty zabytkowe, niestety nie mogące przenosić takich dużych obciążeń. I to jest nasza troska, żeby nasza droga, która jest, no niestety, w słabym stanie, nie uległa degradacji. Prowadzi pan oczywiście rozmowy tutaj z ministrami, bo wiemy, że był pan też obecny w Tolkmicku z ministrem Grubarczykiem, tak, na spotkaniu. Prowadzi pan rozmowy, mówi pan o tych problemach, pokazuje pan te problemy, jak właśnie władze się do tego ustosunkowują? Te rozmowy oczywiście prowadzimy, często dyskutujemy to w gronie zarządu powiatu. Ten problem podnosimy na zewnątrz, tak jak rzeczywiście w Tolkmicku, ale również i w Warszawie. Uczestniczę w tych spotkaniach i w
jakiś sposób bardzo wyraźnie pokazuje ten problem związany właśnie z eksploatacją naszych dróg. I dzisiaj jestem bardzo zadowolony, ponieważ pan minister Smoliński obiecał, że spotkamy się w tej sprawie z inwestorem, czyli z Urzędem Morskim w grudniu i będziemy o problemie transportu, o rozwiązania tego problemu będziemy dyskutowali. Gościmy tutaj Telewizję Polską, program trzeci, która to realizuje program poświęcony aspektom związanym z budową kanału, już teraz możemy powiedzieć, kanału Sztutowskiego. Jest możliwość zaprezentowania własnych stanowisk. No i właśnie tutaj prezentujemy różne, na ogół bardzo konstruktywne punkty widzenia. Bardzo się cieszymy. Od ponad roku oczekiwaliśmy na tę piękną informację i teraz możemy już powiedzieć, że to będzie nowy świat, gmina Sztutowo. Cóż możemy powiedzieć? No cieszymy się, że to jest właśnie w naszej gminie, tym bardziej, że od samego początku przejawialiśmy bardzo konstruktywną postawę, łącznie z bardzo konstruktywnymi i wielowymiarowymi propozycjami dotyczącymi wsparcia budowy tego kanału o infrastrukturę społeczną, transportową, etc. Oprócz tej całej otoczki hydrotechnicznej, tak, która tak pięknie wzbogaci nasz teren, to oczywiście mamy nadzieję i też mamy wiele do zaproponowania, iż kanał zostanie uzbrojony w infrastrukturę społeczną, a mianowicie taką, która pozwoli przyjąć nam naszych gości, którzy na pewno dojadą, którzy będą chcieli zobaczyć, odpocząć, zrelaksować się wzdłuż czy w okolicy tego pięknego obiektu. Mam nadzieję, że powstaną tutaj odpowiednia infrastruktura właśnie i hotelowa, gastronomiczna, sportowa, rekreacyjna, która tak jak powiedziałem, pozwoli nam godnie przyjąć tych wczasowiczów, którzy będą chcieli zobaczyć tą piękną wizytówkę polskiej myśli hydrotechnicznej. To po pierwsze. Po drugie, pamiętajmy też o tym, że musimy ten obiekt skomunikować z trasą szybkiego ruchu S1. Dlaczego? Dlatego, ponieważ ta infrastruktura, która w chwili obecnej funkcjonuje, to jest infrastruktura przedwojenno-powojenna, która w żadnym aspekcie nie spełnia podstawowych standardów komunikacyjnych, a mianowicie albo to są dwa mosty zabytkowe z ograniczeniem tonażu do 30 ton, albo jest to obiekt nowo wybudowany, tak jak w Drewnicy, most zwodzony, który wprawdzie ma przejezdność ponad 50 ton, ale niczym samotny biały żagiel tkwi wokół infrastruktury, która ma z kolei ograniczenia do 19 ton, więc chociażby z tego cywilizacyjnego punktu widzenia, my musimy zapewnić temu rejonowi odpowiednią drogę w odpowiednim standardzie, która nam to w sposób cywilizowany skomunikuje. Pamiętajmy o tym, że to nie jest tylko obiekt stricte przeznaczony do tak zwanej komunikacji śródlądowej, ale przede wszystkim jest to również obiekt strategiczny. A obiekt strategiczny musi się legitymować chociaż jednym połączeniem, które będzie spełniało standardy cywilizowane. I przewidzieliśmy tutaj tego rodzaju połączenie, które był tutaj łączyło trasę S7 od Solnicy w kierunku Marzęcina, Płoniny, Osłonki w kierunku Kątów Irbackich i to w sposób fantastyczny by to, ten problem by to wszystko rozwiązało w ten sposób. No i ostatni element, czyli to, o czym oczywiście wszyscy marzymy, czyli rewitalizacja 20-kilometrowego odcinka kolei wąskotorowej, która tak wspaniale nam się tutaj spisywała przed wojną, po wojnie, a która to w wyniku działań dewastacyjno rabunkowych między 1946 a 1949 została rozebrana i wywieziona w wiadomym kierunku i to chcielibyśmy naprawić, aby ta infrastruktura techniczna, kulturowa została odbudowana i ta spuścizna pojałtańska więcej na naszej ziemi
nie miała miejsca. Też mamy piękne tutaj projekty, bardzo konstruktywne i mamy nadzieję, że również na tym polu będziemy mogli w sposób konstruktywny się porozumieć, a te zapowiedzi, które słyszymy ze strony pani dyrektor i pana dyrektora Urzędu Morskiego, no budzą w nas jak najbardziej konstruktywne oczekiwania i cieszymy się, że zarówno administracja państwowa, jak i samorządowa zmierzamy konstruktywnie w szczęśliwym kierunku. Także same pozytywy. Dzień dobry, Robert Dzieński, Sołtys Kątów Rybackich. Panie Sołtysie, no jest pan tutaj dzisiaj przedstawicielem mieszkańców Kątów Rybackich, można to tak powiedzieć. Jak mieszkańcy się na to zapatrują, że właśnie kanał tutaj zostanie przekopany w waszej gminie? Znaczy mieszkańcy w większości jednak są zwolennikami tego przekopu, a przede wszystkim mieszkańcy, ja również jako mieszkaniec, jako sołtys, bardzo się cieszę przede wszystkim, że Mierzeja została w ogóle usłyszana. Dowiedzieliśmy się o tym w ogóle, że przekop będzie na Mierzei Wiślanej, że nie mówimy ciągle tylko o Elblągu, a właśnie o Mierzei Wiślanej, o Kątach, Sztutowie i pozostałej części Mierzei. No i my jako mieszkańcy oczywiście jesteśmy na to przygotowani. Trzeba nam tylko ewentualnie troszeczkę pomóc właśnie w taki sposób, jak chociażby właśnie zmodernizować nasze drogi, tak? Pomóc nam, jesteśmy rybakami, jesteśmy strefą gastronomiczno-turystyczną, mamy tą strefę. Przy drobnej pomocy państwa, takiej właśnie jak zmodernizowanie jednej drogi 501 bądź i drogi 502, zrobienie ścieżki rowerowej wzdłuż całej Mierzei przy tej drodze i jakiegoś lepszego dostępu do wyjazdu do drogi krajowej S7, na pewno to pozwoliłoby nam na większy rozwój turystyczny naszej gminy.